Hej, witam Was wszystkich serdecznie w nowym odcinku z My Time at Porsche, z tej strony Avia. Tak, wiem, że ostatnio mówiłam Wam o tym, że zaczniemy sobie na ranczu, ale są powody, czemu nie zaczęłam i zaraz się przekonamy o tym. A jeszcze chciałam się z Wami podzielić tym, że osiągnęłam taki malutki sukcesik, ponieważ nareszcie znalazłam ustawienia, jak przyciszać i podgłaśniać nagrania. Co prawda spędziłam nad tym trochę czasu i przekopałam internet, ale zaczynam już coraz bardziej ogarniać ten program, w którym ja montuję i mam nadzieję po prostu, że te filmiki widać, że są coraz lepsze. Z tego, co widziałam w poprzednim filmiku, nagrał się głos, na szczęście. W tym też się powinien nagrać i jak robiłam próby, to się nagrywał, więc mam nadzieję, że komputer znowu nie będzie nic tutaj płatać i się wszystko uda. No a teraz w międzyczasie niech już nam się zacznie trochę gra. Nie zaczęłam na ranczu i nie zebrałam mleka, żeby tam mieć więcej staminy, ponieważ... Have you got used to the humidity here? Jak widzicie, tutaj przyszedł nam doktor Xu, który no, mówi, że jesteśmy nowymi tutaj budownikami, tak można chyba to nazwać, w Porsche. That's all right. We have a recipe here to help cope with the humidity. Just use some no milk, i prosi nas o... golden salmon and salt to make the creamy salmon stew. Zastanawiałam się nad tym słowem. No i mówi o tym, że wie, że tutaj jest duża wilgotność i że do tego chyba jest trudno się przyzwyczaić. Więc z tego, co widzę, dał nam to jakiś przepis na jakiś krem. Okej. Okay. Dobra, nawet nie pamiętam, że to kliknęłam przed chwilą do niego. Ach, zobaczmy, co mamy tutaj. Okej, okay, no i tutaj właśnie tak jak mówiłam, że będziemy trochę czekać na te dyski z rezultatami. Na początku dnia szybko zbierzemy sobie tutaj wszystkie rzeczy, które możemy, które nam się tutaj zrobiły. Tutaj wstawmy sobie te łuden, myślę, 15 godzin. Tutaj musimy wstawić. W sumie tu nie mamy zbytnio co tutaj do wstawienia. Pododajemy trochę drewna. Ogólnie wiem, że to może być takie trochę męczące, ale jest to czynność, którą trzeba tutaj wykonywać. Nie, nie chcę chyba. To jest chyba też to. Którą trzeba wykonywać i jak się wykonuje ją, a... To jest po prostu taki schemat, który sobie układamy w głowie gdzieś i on z nami jest i jeżeli go wykonujemy, o widzę, że już się nam drewno skończyło, jeżeli go wykonujemy po prostu cały czas, to nam się to opłaci. Okej, okay, tutaj musimy bodajże rozpipy i nie wiem, czy będzie mi na tyle cegieł, chyba to są cegły, bynajmniej ja na to będę mówić cegły. Cegieł, żeby... A nie, tutaj nie potrzebne są cegły. Okej. Okay. Jednak nie. Jednak cegły nam nie są tu potrzebne. O. Dobra, zabieramy to. Trzeba to dać tam jakiemuś naszemu NPC-owi. Sort all. Yes. Ja na pewno za niedługo tutaj też posprzątam. Dobra, i musimy te dwa basic sobie zobaczyć tylko na mapie. Żebym nie poszła całkowicie w drugą stronę. Nie, tutaj jest na plaży. Na plaza, nie plaży. Ja pamiętam, że pierwszy raz jak grałam, to nie wiem czemu mówiłam zawsze na to plaża 1, plaża 2 i miałam takiego troszeczkę mindfucka, że o co chodzi, czemu plaza? No ale każdy może gdzieś tam czasem zaciąć. O, mamy tutaj Karol. Okej. Okay. No, załatwione. Ale jak mam po drodze czeka, to...
Chodź. Przy okazji właśnie jeszcze, ile by nie kosztowało, może zobaczymy i kupimy do ulepszenia sobie. O, widzicie, jest już tańsze. Do ulepszenia sobie tutaj naszego jeszcze kilofu. I dzisiaj myślę, że teoretycznie powinniśmy, wiem, że powinniśmy robić ten most. Ale myślę, że dzisiaj jeszcze trochę pokopiemy, ponieważ za niedługo kończy nam się dostęp. No a resztę mleka może zużyjemy na właśnie tutaj drewno, robienie drewna, robienie... O nie! Dzisiaj przecież nie ma, bo dzisiaj jest sobota. A tak, a w sobotę i w niedzielę nie ma. Hello. I think I can count on you. Okej. W późniejszym czasie będziemy mieli tutaj takie właśnie rzeczy, które będziemy sprawdzać, sprawdzać po prostu jakość. Nie wiem, czy to na początku wtedy też nie miałam u siebie, czy może musimy jakiegoś wykonać jakieś zadanie. A nie, to wiecie co jeszcze? Skoczymy najpierw sobie ulepszyć ten kilof. No biegnij. Ten most też jest ważny o tyle, że w początkowej fazie będzie nam potrzebny do tego, że tam, a jak tutaj nam wiadomo, że te drzewa nie będą nam odrastać cały czas tak szybko i no jest to męczące, bo trzeba czekać na te drzewa. A jeżeli sobie odblokujemy tam ten most, to będziemy po prostu mogli ścinać większą ich ilość, bo tam jest dużo więcej w jednym miejscu, to zaoszczędzimy przy okazji trochę czasu. Okej. Ogólnie to my chodzimy do ruin pierwszych, bo są jeszcze ruiny drugie. I w tych drugich ruinach też na pewno będziemy później, bo nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tam się chyba więcej płaciło po prostu za to. Pokopiemy sobie trochę, może jakieś datadyski nam wpadną. I przy okazji poszukamy jakichś... Ojcie. Poszukamy jakichś reliktów. Ogólnie, tak właśnie, te relikty możemy zdobywać tylko w tych takich miejscach, które nam się tutaj podświetlają. Ale na przykład datadyski wypadają nam tak naprawdę jak kopiemy sobie, albo właśnie też przy reliktach, przy różnych rodzajów skrzynek. Znowu rakieta. Okej, tutaj coś jeszcze. Teraz się trochę przeniesiemy, myślę, bo... A nie, jednak tutaj jest chyba... Bo chciałabym kopać... O, widzicie, datadysk wypadł. Koper. Cooper. Nie Cooper. Bardziej bym chciała w tą stronę. Nie mamy tutaj nic. Nie. Ale trochę w tą pokopiemy, bo... O, jednak nie pokopiemy za dużo. Ach. Nigdy nie potrafię wylecieć po prostu jak tutaj. O. I co? Ja preferuję takiego rodzaju usunięcie się po prostu z tamtych miejsc, bo nigdy nie potrafię tym jetpackiem odpowiednio wylecieć. Tutaj jest kamień. Tutaj już gdzieś kopaliśmy, widzę. Tutaj jest tak mało tego. Dobra, tutaj może być. Ogólnie jeszcze... tutaj jest taki system, że jeżeli już nie będziemy mieli co kopać, albo już nas nie zadowalają te rudy, które tutaj są, bo na przykład wykopaliśmy cały koper i został, nie wiem, tylko kamień i tam piasek, to możemy sobie chyba za 20, nie jestem pewna, ale za 20 chyba złota zresetować ten poziom, więc o, patrzcie ty. Przy okazji jakiś relikt złapaliśmy. Część chyba konia. O, dobra.
Galopującego konia. No więc możemy sobie po prostu zresetować to i od nowa zacząć. Okej. Okej, okej. No i widzicie, jest już 14 godzina tak naprawdę. Dzisiaj, no wiem, dzisiaj zbyt dużo nie porobimy. Ale no, niestety potrzebne nam są też surowce, których dzisiaj postaram się po prostu z wami nazbierać jak najwięcej. Jeżeli dla kogoś ten odcinek będzie taki trochę nudniejszy, bo zakładam, że na pewno będzie, bo chodzimy tylko i zdobywamy rzeczy, to może go sobie ominąć. Okej. Widziałam tam, że nam się przy okazji jakaś umiejętność jedna wbiła, znaczy poziom, i możemy sobie dodać umiejętność. I tak też zrobimy na pewno. Dobra, ja myślę, że tyle nam wystarczy na razie, ponieważ czas już nas goni trochę. A przydałoby nam się jeszcze pościnać drewna, żeby ten most chociaż zacząć w jakiś tam stopniu. I to jest właśnie ten początkowy dylemat, bo musimy zrobić wszystko naraz i tutaj musimy zrobić most, a z drugiej strony jednak, jak już wykupiliśmy to wejście do ruin, to przydałoby nam się z niego skorzystać, żeby nam nie przepadło. To prawda, to wejście pierwsze do ruin było za 40% ceny tylko. Ale z drugiej strony jednak, skoro już wykopiliśmy to, to warto z tego skorzystać. Też i na przykład ja nigdy nie kupowałam cały czas dostępu do ruin, tylko wtedy, kiedy potrzebne mi było. Okej. Przejdziemy się tutaj, jeszcze pościnamy drewna. Ogólnie tutaj właśnie za tym murkiem jest farma drzew. Ale chyba nie da się na niej ścinać drzew. Przynajmniej jak ja próbowałam, to się nie dało. Może są jakieś tam wyznaczone obszary, w których się ścina, ale ja takich nie spotkałam. O, stamina nam się właśnie skończyła. No. Jak widzicie, te mleka to są naprawdę coś pięknego w tej grze, ale z drugiej strony. No mówię, zdobycie tam tych 116 mlek kosztowało mnie prawie 40, jak nie więcej, minut siedzenia i rzucania po prostu tym lasem. To też zależy wszystko od szczęścia, bo przy jednej grze na przykład lecą same krowy, a przy następnej będą lecieć konie i tylko się czeka i czeka się, żeby przyszła ta krowa, żeby można było w nią rzucić. Okej. Ja nie ukrywam, że bardziej mi zależy na ścięciu. O. Na ścięciu tych większych drzew, ponieważ będą nam potrzebne iron. Iron. Deski z tego mocniejszego drzewa. O, może tak powiem. Wiecie co? Myślę, że tutaj w tą staminę sobie dodamy. A zobaczymy właśnie. O, tutaj jest. Bronze plate, które sobie dzisiaj wstawimy. Będą stone bricki. To będzie też nam potrzebne. Trzy pipe. No niby nie jest tego jakoś bardzo dużo, ale z drugiej strony te surowce na początek gry są ciężkie do zdobycia. Dosyć. O, to drzewo sobie też możemy pokopać trochę. Może nam wypadną jakieś jabłka. Ogólnie kopanie w to drzewo, jak widać, no, zabiera nam staminę. I raz wypadnie dużo jabłek, a raz w ogóle żadne jabłko nie wypadnie. I ja widzę chyba, że teraz tak kopię i nic nie dostaję. Nie, jedno zdam. O, trzy są.
Zobaczymy zaraz, czy nam się po prostu zwróci ta energia. Kopanie tego drzewa. Zostałam 6. Może tak weźmiemy, 6 jabłek. A jedno jabłko odnawia nam 5. No to ewidentnie tak. Powiedzmy, że straciłam chyba bardziej tą energię niż zyskałam cokolwiek. Okej, to drzewo. Nie mogę. Nie wiem, czy ono nam coś odnawia. To drzewo też jest tylko do kopania. Okej. Tutaj już niezbyt możemy cokolwiek ściąć, ponieważ mamy za słabą siekierkę. Znaczy te krzaczki jeszcze moglibyśmy pościnać. Ale wolałabym ściąć o, takie drzewo, jeżeli będzie je można. O, takie mogę ściąć. No i niestety już nasze mleka to już powoli tutaj zaczynają zanikać wręcz. Zabrakło nam już miejsca i wiecie co? Ja zrezygnuję z tego kamienia. A, nadal widzę, że nie mamy miejsca. Dobra, tędzie pod to trzeba kiedyś wrócić. Może będzie. Nie, hardwooda mamy tutaj ze sobą. A, wyjścia. To się da ściąć? Nie, to się nie da ściąć. Dobra, lecimy do domku. Tam po te rzeczy wrócę zapewne albo. Albo jak nam starczy czasu, albo jak nie wrócę teraz, to jak sobie przypomnę. Coś tam na pewno jest. Ale najistotniejsze rzeczy, czyli drewno te w tym momencie i hardwooda mamy ze sobą, to nie potrzeba nam nic więcej. Na ten moment. O. Nie wiem, czy się z Dawą już poznaliśmy, tak sobie z Kiwem się na pewno poznaliśmy, bo Kiwa jest naszym wędkarzem. I tutaj robiliśmy mu wędkę. Okej. Okay. No to tutaj już widzę, że nam się nie robiło, bo wygasło. Dołożymy tutaj stone bricki. No nie mamy kamienia, to tylko dołożymy. Jeszcze się dwie będą robić. Okej, okay, tutaj też skraftujemy. Okej, okay, kraftujmy wszystko. Dobra, tutaj się jeszcze przez godzinę będzie robić. Tutaj mieliśmy zrobić te pipy. Zrobimy ze wszystkiego tych pipów. Będziemy nawet jeszcze więcej mogli zrobić, tylko najpierw odłóżmy wszystko, co tutaj jest. No już nam się powoli kończą miejsca. Dobra. O, widzicie, pozbieraliśmy jeszcze 12 kopera. To jeszcze jeden, bo mieliśmy dwie głowy i jedno ciało, jakby to nie brzmiało. Czyli tak, czyli 3 razy 2, czyli 6 musimy mieć tych copper pipe'ów i 10 tych hardwoodów. A żeby mieć 10, potrzebujemy mieć 50 hardwoodowego drewna do otwartszego. No i brakuje nam 12 jeszcze. Więc ja spróbuję tutaj te drzewa ściąć. O, chyba dam nawet radę. Ale no na pewno z tych tutaj kilku drzew nie dostaniemy aż 12 drewna. Tego jestem wręcz pewna. Widzicie, z tego dostaliśmy 2 i z tego dostaniemy też 2. A, może nawet więcej. O, 6. A nie, to jednak na spokojnie dostaniemy. Wydawało mi się, że dużo mniej wypada. Okej, okay. I tam się tutaj
Wszystko. Może jak nie jesteśmy, to pościnajmy. Im więcej w zapasie będziemy mieli tego, to nigdy nam to nie zginie. Na pewno. Ogólnie jeszcze z tego co wiem, to drewno możemy sobie kupować w tej farmie drzew, tam co tam była. Ale no, nie ukrywam, że skoro możemy je pozyskać, to jednak wolałabym je pozyskać niż wydawać na to pieniądze. Ponieważ no, musimy sobie na pewno za niedługo powiększyć działkę, bo ta już się staje powoli mała. Ja oczywiście, ja jestem ogólnie fanką, zawsze lubiłam gry farmerskie, zawsze lubiłam tam jakąś uprawę ziemi i jakieś tam kurki, krówki i tak dalej, więc myślę, że tutaj też będzie takim moim priorytetem dostanie właśnie zrobienie kurnika, tam stajni i tak dalej. O, widzicie, idealnie dwa, to może takiego jednego krzaczka sobie zbierzemy. Dobra, jeszcze tutaj podokładajmy. Okej, ten koper jeszcze. Koper. Nie, to jest brąz chyba. I brick się nam teraz skończy. Dobra, tutaj i nie tak, tu chciałam zobaczyć sobie 5 tych brązów i 10 hardwoodów. Tak, brązy się nam no, zrobimy na razie tylko jeden w sumie. Więc na noc weźmy sobie ten hardwoody, żeby nam się robiły powoli. A tutaj myślę, o, jak się to skończy, to wstawimy też brązy do przepalania. To już możemy 3 zebrać. Sort, o. Tutaj jakieś brązy. Tutaj sobie weźmiemy już od razu tam, nie wiem do czego nam były potrzebne, do. O. Planki. Gdzie jest Wooden Bridge Head? Czyli te będziemy potrzebowali aż dwie. O, tutaj nam się właśnie skończyło, to wrzucimy sobie jeszcze 10 brązów. Okej. Okay. A, no weź wyceluj trochę. Okej. Okay. Jeszcze się tam wrócimy. Luiwa. Z Luiwą się już znamy, czy nie? Jeszcze się tam wrócimy do góry po to, co tam zostawiliśmy. I myślę, moi drodzy, że będziemy się powoli żegnać. I tak jak mówię, pożegnamy się tutaj przy ranczu. O! Dawaj. Biegnij. Pożegnamy się tutaj przy ranczu. No i ja pozbieram trochę tego mleka, zanim pójdę spać. O, tutaj mamy. O, widzimy jakiś raisin. Nie wiem, czy to jest jakaś żywica, kora. Mi się przynajmniej wydaje. Teraz jeszcze sukcesem by było, jakbym dobiegła do tego worka, żebym mogła w to pograć. O, coś tam możemy, może sobie pogramy. Dobra, moi drodzy, o jeszcze jak mam tutaj, to dodajmy ten jeden punkt, też myślę, że w staminę. No i moi drodzy, dziękuję bardzo za to, że obejrzeliście ten odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy piszą komentarze, wspierają mnie, którzy subskrybują, a ci, którzy nie subskrybują, to zachęcam do tej subskrypcji, ponieważ jest to dla mnie takiego swojego rodzaju motywacja. I im więcej nas jest, tym bardziej chce mi się robić te filmiki. No i dziękuję Wam przede wszystkim, więc pa pa!